Wow, tu był jakiś koleś. Chumps got nothing. Warning, airlock safety is released. Wow, co to było? No to co, chłopaki? No. Kurde. Ciężko się tym czteruje. Ściągnij smyczą rampę statku, zanim zostanie zamknięta. Tylko nie mówcie mi, że znowu to muszę robić. No. Dobra, bez użytku jesteś. Gdzie ja teraz mam iść? Chyba pewnie. Try not to electrocute yourself again, Goofy. No, I read the code on the last one. Cover me while I input it. I've got your back and plenty of firepower. Lead-eyed hard, those savage men, like wounded wolves at bay. They were filthy, they were lousy, and they stunk. And I loved them. That's Douglas MacArthur, a real warrior. Don't make them like that anymore. Ah, well, hello there, gorgeous. Fuck you. No. Dobra, schowam się na chwilkę. Sorry, stary. O kurde. Okej, to wracamy do gry. Wait. They're flanking us right. No hurry, man. You take however long you need. It is a complex process. Spent. Kurde, ja też to zużyłem. Chodź tu. A, już zwłoki. Okay. Got it. And I got Heavy Echo. We are some kind of perfect team. None of these fools measure up to Dead Echo. Exactly.
lady beat you to me. Did you kill my father? Nie. Always wanted to fuck you, and now you come to fuck me. After all I did. Did you kill my father? Sure I did. Oh, hold your fire, dandelion. Ain't you curious who I gave the order to? Who pulled the trigger on the work? It's a doozy. Dead Echo. Primary on the job. That puke dick, right there. Same man killed my crew and your final Echo squad. You... Whoa! Okay, you got every right to kill me. But so long as you know, Serrano used us. Used us all. Lied about the targets. That's why we went rogue. Why I attacked the Ulysses. I thought by killing Serrano I could undo it. Maybe find some redemption. All I did was get my friends killed. Stop this! Think! This is what Serrano wants. He is manipulating you. My manipulating hasn't even begun. Run! I'm not in control of myself! That's right. That would be me. I'm sorry, Gray. It's not me. He's forcing me to kill you. Choke that sucker. Crush his throat. No. Dead at the hands of his oldest chum. Gini. Better than I ever dreamed. More man than machine. You can break control. You can beat the AI. I cannot. I cannot stop it! Do not make me do this! I don't hold you accountable. All right, Gray. This one last time. What the hell? You dumb monkey fuck! Do what your papa says! You will pay for what you did to us! Boy, you gonna die like a pot-belly pig! No, stary. You tainted us! Rel was a war hero! You used him to murder innocents! I gave you washed up coots somewhere! That's all! Well, I'm sorry you didn't cotton to your ethical compass, sister bleeding crotch! Ishii! Gah-ha! There you go, boy! I told you that boy weren't for shit in a throwdown. You didn't want that, did you? You ain't worth any last words. Just a sad puddle of puke. Gray! Ishii! Hold on. Finish him. For Dead Echo. You dirty motherfucker! What a shithead! What a pair of grade A shitheads you both are! Fuck it. Better ways to skin a cat. Okay. Can't hide from me anymore. I've come this far, and I've lost everything. I'm coming, Serrano. I'm coming to murder you. Okej, to było niezłe. I tyle. You still ain't shit, boy. Long as you're dead, I don't care what I am.
Trishka, you're all right, darling. Gonna get you out of here. Is Serrano... Serrano's done. Brutally, I might add. Paid back for every family he destroyed. Every innocent he used me to kill. I know he manipulated you, Gray. I get it. I don't blame you. I don't... That's sweeter than teenage Boondang. Ah, oh, crap. I hope it'll comfort you as you fall to your death. No! What the hell? A to co? No chyba was pogrzało. Who knew a space pirate would get so many lives? Another crash, another big fall, another failure. Great. I'm sorry about Ishii. I am. Last friend I had, and I got him killed. Just like the rest. Aw, son of a bitch! Yeah, that's just about right. Into the mouth of the next disaster! Borowanko, Dobra, zobaczmy. Tak, kupimy sobie Max do Groma. Do tego. Do tego i poddajemy sobie do palaczy. Tak to. Oh, great. Have to hurry. Let's get to Ulysses. Find a way to shut down the DNA bomb. Oh, sure. Maybe we'll find some forgotten star creeper left unmanned. Fueled up, sitting around, maybe they'll even have your name written on it. Hey, wait a minute. What? Ulysses! There were escape pods in the jettison tubes. And not enough propulsion. If we launch at the right moment, ejection thrust could at least get us out of the atmosphere. We'll ignite gravity reversal, and let the shockwave blast from the Ulysses blowing up get us off world. Fuck it, worth a shot. True. No tak, trzeba wykopać swoją drogę wszędzie. Damn it! Heavy Echo got the same idea. Come on! We can't let him get to that capsule before us. No to papa, panowie. P.S. This is a dildo of an idea. No way in shit it'll work. You know that. That's better than nothing. Not like we have anything to lose. No, przełaź górą. O. Smycz. Ładnie. Man, Serrano already set the Ulysses to detonate. We are fucked. Still time. Move your shit. 40 seconds. No dobra, to chciałbym przejść tędy, kurde.
Super! Oczywiście nie umiem trafić w żadnego. No, szybko, szybko. Ja nie mogę... Czemu oni, kurde, strzelają do mnie? Co za chamstwo. Dobra, muszę inną broń chyba wziąć. Albo tą wezmę, tylko że... Muszę ją dobrze użyć. 50 seconds to detonation. Man, Serrano already set the Ulysses to detonate. We are fucked. Still time. Move your shit. 40 seconds to detonation. Dobra, i którędy ja mam tu iść? Aha, tędy. Aha, i tam mam iść. Okej. That kind of party, Stinkfinger. Jest to, że kopiemy. Okay. Hit it. Ciekawe, czy on też zginie. A shitty time. Left every friend I had down there. And you. You got every reason in the world to want me dead, Trishka. I'm your friend, Gray. You're absolved, Hunt. Like I said, I know what Serrano did. I got to see him for the twisted up psychopath he is. I know it wasn't your fault, Gray. I'm not just saying that. You're wrong. Whole damn thing's my fault. I'd have been out for Serrano's blood, too, if I were you. He used you to kill good people. Rel, Oliver, Ishii. They all died following my mission. They're on me. So they followed you to make sure the man who shit on their lives got a mouthful himself. And I let him get away. So, what are you gonna do about it? No. Nie powiem. Bardzo, bardzo, bardzo fajna gra. To muszę przyznać.
Nie jest długa, jest... Znaczy, no, no to widać, ona była krótka, bardzo nawet. Nie wiem na ile... Zaraz się dowiem na jaki okres czasu. Jeśli dobrze myślę, to jest jakieś... trzy... No, gdzieś około 5 godzin gry chyba. Nie jestem pewien dokładny. Ale... Naprawdę, jest to bardzo fajna gra. Jest taka... Jak to nazwać? Miodna. Nie wiem. Ogólnie rozgrywka jest super, naprawdę wciąga i można się pobawić samym wciąganiem przeciwników i kopaniem ich. Jest parę momentów, w których naprawdę trzeba użyć odpowiednio tych broni albo skillshotów i tym podobnych, czyli powrzucać odpowiednich przeciwników tam i tak dalej. Ale ogólnie można się pobawić. Jest tam, no, tak jak mówię, parę momentów, w których po prostu trzeba te rzeczy użyć, czy tego gromu, czy jak to się zwie, żeby po prostu zniszczyć większą grupkę, ale... Każdy moment jest tak zrobiony, że można się pobawić tymi wszystkimi rzeczami. Część broni według mnie jest trochę słaba i nie wiem, na przykład te kule lecące, to w ogóle nie rozumiem, jak to działa. Nie wiem, może jest to ciekawe, jak dla mnie trochę dziwne. Dziwna jest ta broń, nawet bardzo według mnie. Ale no cóż. Chyba raz albo dwa razy jej używałem. No ten podstawowy karabin też jest ciekawy. Ale nie aż tak. Sama fabuła jest naprawdę boska według mnie. Gadki tych wszystkich postaci, Greya, Triszki i tak dalej. To jest naprawdę... Według mnie osoba, która to tworzyła, powinna dostać Oscara albo coś w ten deseń. Bo naprawdę to, co zrobili, to jest super. I bardzo fajnie to im wyszło. Jest naprawdę, można wczuć się w te postacie. Niektóre te, tych dwóch kolesi, którzy wcześniej zginęli, to tak niezbyt, ale później właśnie ten Ishii i reszta to są po prostu idealne postacie. Pięknie zrobili, pięknie odwzorowali te przyjmowanie kolesia przez maszynę, walkę taką i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy głównego bohatera, pijaka. I tym podobne. Mamy różne takie bonusy. No, naprawdę, gierka jest fajna. Jeśli chodzi o te dodatkowe tryby echo i tym podobne, to tryb echo jest taki sobie według mnie. Przychodzi się jakiś kawałek gry na czas i na skillshoty. No, jest to ciekawe, ale nie wiem, zagram więcej, to zobaczę. Jeśli chodzi o tryb multi, według mnie tryb multi nie jest dokładnie przemyślany. Grałem chwilę, jest nawet ciekawy, ale no, przynajmniej jak na razie trafiłem na same serwery, które ścierwiły jak po prostu porąbane. Nie dało się grać po prostu. No a jeśli chodzi o singla, no to naprawdę warto. Jest to dużo soczystej i rozpierduchy, że tak powiem. Wszystko się wali, wszystko się sypie, wszystko kopiemy, niszczymy, nie przejmując się tym, co się stanie za chwilę. Naprawdę, no, to jest 100% rzeźnia pokazana. Która, nie powiem, mi się bardzo podoba. I według mnie naprawdę kolesie zapracowali. Jak słyszałem, to w cholerę kasy na to poszło. Ale się nie dziwię, efekty, wygląd tego wszystkiego, te wszystkie filmowe wstawki są naprawdę dobrze zrobione. I no jest to super zrobione po prostu.
wszystko jest fajnie przemyślane. Zgodzę się, że poza kopaniem, poza smyczą i tym podobnym ta gra dużo nie wnosi. Znaczy ona prawie nic nie wnosi, ale całość jest bardzo dobrze zrobiona, jest sklecona w taką idealną kulę, można powiedzieć, bo naprawdę gra jest super. Fajnie się w nią gra, nie ma żadnych tak naprawdę rzeczy, które można by im zastrzec, że coś źle zrobili. Jest, no, jeśli chodzi o poziom trudności, no ciężko mi jest to powiedzieć, bo tak naprawdę ja się za bardzo nie wchodziłem głębiej w skillshoty i tym podobne. Tak samo jak działanie broni, po prostu sobie strzelałem. I no możliwe, że później to faktycznie jest jakoś inaczej, tak jak wiele osób tu mówi, że powinienem bardziej skillshotować. Staram się, ale to jest ciężkie na początek. Pewnie przy następnych rozgrywkach albo na przykład na wyższych poziomach trudności to trzeba robić te skillshoty. Znaczy może nie trzeba, ale dużo łatwiej się gra i na przykład zabijanie po X przeciwników i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie, no, gra, naprawdę, polecam ją każdemu, zagrajcie sobie w nią, chociaż, nie powiem, pewnie poza kampanią będzie się w miarę szybko nudzić, ze względu na to, że poza tymi skillshotami nic nie ma i tak naprawdę jeśli nie bawi was później nabijanie tego skilla, bo wiadomym jest to, co widać, że będzie druga część. To jest wiadome. Jedna rzecz, która mnie tu boli, to jest brak koopa. Jak widzę, jak patrzyłem, nie ma koopa, co według mnie jest dużym błędem, bo w momencie, gdyby zrobili koopa, naprawdę byłoby to ciekawsze. Aż zobaczę. Ale jeśli widzę dobrze, to koopa nie ma. I tu jest ten problem według mnie. Koop powinien być. On bardzo ułatwia, że tak powiem, grę. Sprawia, że rozgrywka jest dużo przyjemniejsza, jest ciekawsza i tym podobne. A szkoda, że tego nie ma. Jest normalny single, może w drugiej części to dadzą. No zobaczymy. Jeśli chodzi jeszcze dodatkowo, co jest w tej... No jest po prostu idealnie pokazane te dwie frakcje walczące, te mutanty dodatkowe. Walka z bossami akurat jest według mnie słabo zrobiona. Ci bossowie są tacy... Według mnie cięższa gra jest z tymi, z normalnymi przeciwnikami niż z samymi bossami, co jest trochę dziwne. Ale może takie coś chcieli osiągnąć, żeby nie pokazywać jako takiej walki z bossem, tylko bo chyba jedna była, może max dwie, dlatego bo jeszcze ta wielka, ten, nie wiem jak to się nazywało, to coś dziwne z podziemi, co wyłaził, Hekatron, czy coś w ten deseń, Hekaton, no nieważne. Ale były tak naprawdę dwie walki z bossami i tyle. Nic więcej nie było, tak naprawdę takimi minibossów było od cholery. Tych kolesi opancerzonych z karabinami i tym podobnymi. A na przykład ci wypaleńcy, czy jak oni tam ich nazwali, ci zmutowani badziewiaki, to według mnie jedna z... Tylko w momencie, gdy nie można było używać broni, byli oni ciężcy do zabicia. Znaczy ciężcy, no też bez problemu dawało się zabić, ale no... Tak poza tym to, nie wiem, jeśli oni mieli być tacy silni, to nie wyszło im. Chyba, że na wyższych poziomach trudności będą dużo silniejsi. No i chyba tyle, no. Nie będę już więcej gadał, bo pewnie zaraz się okaże, że gra mi się kompletnie nie podobała. Nie, ale tak serio, super gra, bardzo polecam. I ja się na przykład bardzo cieszę, że w nią zagrałem. Mam nadzieję, że wam też się podobała sama rozgrywka. Sir, he's awake. O. About goddamn time. What the f? You get him a better patch job than mine? Fucking disgraceful. This bullshit you done on me. Sir. General.
We did the best we could. Your legs were shattered, and your internal organs, well, they were paste, General. Nothing to work with. Shut it, retard! I didn't come down here for more excuses from your cockhole! Wait the goddamn patient! Hey there. How you feeling, Sushi Dick? You see God while you were gone? God is dead. Okej. Co i tyle? Chyba tyle. No, czyli już w 100% wiemy, że będzie druga część. Dodatkowo też wiemy, że Ishii przeżył, tylko pewnie teraz będzie tym złym. Chociaż Kii to wie. No i nasz generałek ma nogi robota w takim razie. Zobaczymy, jak go zmienili. Ale to w następnej części Bulletstorma. Bo jak, jeśli, oczywiście jeśli się gra dobrze sprzeda, bo pewnie tylko na to patrzą. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to. Przeszliśmy Bulletstorma, było fajnie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Na razie, pa pa.